Jestem w Katowicach na Alei Rozdzieńskiego. Dojeżdżam do katowickiego ronda Ziętka, ronda, na którym w ostatnim czasie doszło do zmian organizacji ruchu. Zmian, które Wam już na swoim kanale pokazywałem. Natomiast tak naprawdę zmiany na katowickim rondzie Ziętka to nie jedyne zmiany organizacji ruchu, jakie tutaj w śródmieściu Katowic w ostatnim czasie zaszły. Otóż z ronda zjeżdżam w aleję Korfantego, jadąc w kierunku rynku, i zwróćmy uwagę, że mam tutaj w tej chwili do dyspozycji tylko jeden pas ruchu. Tutaj przez lata tak naprawdę do dyspozycji były pasy dwa, obecnie ten pas jest tylko jeden. Postanowiono tutaj zwęzić tą drogę, tutaj gdzie niegdyś był lewy pas, teraz będą sadzone drzewka. Fajnie, że myśli się o ekologii w centrum Katowic, natomiast generalnie powiem Wam, z obserwacji wychodzi na to, że tutaj troszeczkę był to strzał w kolano, bowiem w godzinach szczytu i nie tylko w godzinach szczytu tutaj tworzą się tak naprawdę ogromne korki, przede wszystkim tworzone przez tych, którzy chcą tutaj dojechać do zlokalizowanych w samym środku miasta galerii handlowych, a przypominam, że tych galerii w samych Katowicach, w centrum, mamy aż dwie: Supersam po mojej prawej oraz Galerię Katowicką przy dworcu. Tak więc fajnie, że coś tutaj się w Katowicach zmienia, że w końcu przestajemy myśleć o tej wszechobecnej betonozie, natomiast wylewamy dziecko z kąpielą tak naprawdę.